I cyk, pierwsza. Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie w tym galowym, wyjściowym stroju witam was w kolejnym vlogu pożniwnym. Tak, to już można powiedzieć w vlogu pożniwnym. 2K22, Mr. Mormondo, 69 cm. Cześć, cześć. Nie powiem. Robi wrażenie. Robi wrażenie, to naprawdę potwór. Uso oczywiście beleczki, czyli jak co roku. Pierwszą przyczepkę możecie sobie obejrzeć na kanale u tego właśnie pana. Ja mówię, a pierwszą sobie akurat poukładam na spokojnie, póki wiecie. Też z tymi vlogami się staramy wymieniać. Mówię, póki Adaś wrzuca, najwięcej siły jest wtedy do gadania i wrzucania, no to warto przy pierwszej przyczepie, że tak powiem, takie coś nagrać. Ja mówię, ja akurat sobie zobaczę wielkość belek, bo co roku to inaczej wychodzi, ale i jak na tym polu też i te wszystkie belki nie są sobie, można powiedzieć, równe, więc tak szczerze coś tam, coś liznąłem, jak układać te beleczki. Ogólnie, bo bardzo dziękujemy tam na górze, kto nad nami czuwa, bo żeśmy pierwszą szczepę zbierali, fajny wiaterek, bez słoneczka. Teraz jak zrzucałem już, no to niestety troszeczkę już to było. Tak się zastanawiam, teraz takie krótkie kurna dziot mi dajesz, może bym je trochę inaczej zaczął układać. No ja nie mam innego wyjścia. No wiem. Chciałbym, ale no nie mam. Tam se rzucę, ja se tu najwyżej jakoś ogarnę, bo mi tu mało wejdzie tak to. O, no i spoko. Tak. Mówię, wcześniej układałem na 4, ale były naprawdę w pierwszym rzędzie. Mi się takie trafiły większe. Teraz widzę, że większość tu jest takich króciutkich, więc no trudno. Tak będzie, zobaczymy. No pierwszy poziom będziecie widzieć w dalszej części vloga, bo ja sobie, jak zrzucałem belki, to mówię, vloga odpalę. Niech to sobie leci. I teraz, dobra, to tak jak było, to tak już lećmy do samego końca. Później sobie w drugą stronę położymy. Odmiana przez przypadki belek. Bo zawsze każdy się jakby woła to na belki w ogóle. U nas się na to woła snopki. Byłbym by tobie, co byłem w ogóle w szoku. Czekaj, ciuki? Jakoś tak. Balociarka nie ten, tylko do ciuków, tak wygadali właśnie, że te małe, o Jezus Maria, te małe belki to właśnie ciuki. U nas bałda, to ja przynajmniej, większość ludzi woła to na belkę owiniętą. No i bela po prostu, jak mówimy bela, no jadę prasować belę. No to jak jadę prasować belę, no to oczywiście okrągłe ze słomy. Czy tam siana, obojętnie, no jeżeli owinięta, to mówię, że bałda, to tak po prostu u nas się gadało. Możecie dać znać jeszcze jakieś, jeżeli macie jakieś jeszcze inne dziwne nazwy, które występują, a występują. No ogólnie naprawdę dobrze zbite, tutaj pozdrawiamy Grzesia, który naprawdę konkretną robotkę tutaj zrobił, bo mówię, no w tamtym roku tak wyszło jak wyszło, kto inny musiał być, a tutaj w tym roku czuć tą belę, jak zrzucałem w następnym tam vlogasku, znaczy w następnym ujęciu, jak rzucałem, to było naprawdę czuć, że te balki coś ważą i coś sobie mają, bo mówię, no pierwszy poziom, po którym łaziłem cały czas, to widzieliście sami stół, panie majster. Bardzo ładnie, elegancko. O, zbijemy sobie pierwszy, najważniejszy, jak to się mówi, bo po nich się chodzi, jak on będzie słaby, to później to będzie latało. No dzisiaj pogoda jest, troszkę się przesunęło z tej pompy jutrzejszej południowej, zmieniło się na pompę wieczorną i opadami na całą niedzielę. Bardzo się cieszymy z tego, bo dużo ludzi sobie pożniwuje, bo tu już nie patrzymy na siebie. Dla nas nawet dobrze, bo se kurne grilla może rozpalimy, albo sobie będziemy sobie już odpoczywać, bo dzisiaj jeszcze wjeżdżamy i dokaszamy to koło domu. Tak jak mówiliśmy, dobrze, że zostawiliśmy, wszystkie sznurki nie poszły. Więc tak jak co roku, bo my to tak sprawdzamy, może nie oglądał ktoś poprzedniego vloga, u nas miarą, ile belek musimy sprasować w sezonie, jest to, że po prostu prasujemy, kupujemy zawsze co sezon dwa sznurki i z tych dwóch sznurków prasujemy do końca bel. Tak akurat w tym roku wyszło, bo zawsze było tak, że praktycznie my kosiliśmy zboże i od razu było prasowane
Najczęściej było to tego samego dnia, gdzieś tam w tle, jak my sobie z Adasiem te belki już woziliśmy, to tata gdzieś w tle najczęściej jeszcze kosił. Tu dzisiaj piękna panorama na naszych polach, bo jak sami dobrze widzicie, no tych belek, no nie ma. Oznacza to, że, znaczy tego zboża tutaj nie ma. Oznacza to, że już mamy wszystko pokoszone pięknie. Patrz teraz, jak mi kurna długie się trafiły, a chciałem krótkie. To cię, panie majster. Dobra. Zaraz sobie tam na koniec pójdziemy. W poprzednim przejeździe fajnie, bo sobie ustawiłem schodki. Dejcie, panie Boże, żeby też tak fajnie mi to się udało. Później nie ma problemu z chodzeniem, z wchodzeniem na przyczepę do rozładunku. Więc naprawdę fantastico! Zawsze czekacie na akcję belki, bo zawsze pytacie, mimo że mówimy gdzieś po kilkanaście razy, że te akcje będą. No to i tak ładnie tutaj pytacie, czy na pewno. Czekaj, tu ja tak zrobiłem, kurde, nie wyjdzie to. Znów krótkie. Może Adaś tu trochę dłuższą zarzucił. Bo tu lepiej by było wrzucić trochę dłuższą, żeby mi ją przytrzymała, a tu dupa Jasiu, karuzela. Ale mówię, też nie ma sensu, Bóg wie jakiej piramidy układać, bo o, ja to bym kurwa pół pola zmieścił na to, co wy układacie. Nam nie potrzeba tego robić, bo na spokojnie mamy blisko do wożenia. Później to godzinę tą przyczepę rozładowujesz, a zawsze wolimy sobie rozładować na szybkości i chwilę odpocząć. Dlatego też pasuje robota z tym. Dobra, widzę, że teraz trafiliśmy na kilka wąskich. O, kurde, w poprzedniej belce tak mi się oset trafił, gdzieś złapałem. Tak mi się dziad powijał w łapska. Jak dobrze pójdzie, niedługo powinniśmy tu Kubę widzieć, bo widzę, że Kuba dzisiaj już napiera i to dość porządnie. Będzie robił tam, tak jak pomiędzy te dwa drzewa teraz jedziemy. Tam właśnie Kubuś będzie sobie prasował. Znając życie, jeżeli będzie tu przejeżdżał, to wstąpi. Bo tak zazwyczaj z Kubusiem tu jest. No, szkurna dziodnie, wychodzi mi to za chiński pies. Trudno. Próbujemy inaczej układać. No mówię, czyli jednak to, że ja sobie poprzednią przyczepkę układałem, to tak zawsze jest. Człowiek, a sobie mówię, kurde, wezmę sobie pierwszą zapoznawczą, żeby nie było lipy na odcinku, a to tak nie jest. To tak niestety nie jest. O! Więc musimy, nie ma co, zawsze trzeba kamerę brać. No w tym roku całkiem inaczej jest, jak możecie zauważyć. Jeśli chodzi o nagrywanie vlogów, jest ich po prostu, będzie ich więcej niż, bo mówię, to są żniwa, dużo ludzi, naprawdę, gdzieś my zawsze jak kosiliśmy, to dużo ludzi było już na przykład po żniwach, dużo ludzi było na półmetku, a dużo ludzi teraz na przykład w ogóle nie zaczęło jeszcze. Więc wiem, że następne dni też na oglądanie nawet vlogów, czegokolwiek, no to będą jakie będą. Co dla niektórych, więc postanowiłem, żeby nie było to, co w tamtym roku, że jakieś takie dłuższe czy coś. Będą albo krótkie, albo składające się z dwóch części, co dwa dni będą wychodzić, tak? Dzień przerwy i później ogień. Także taki pomysł na ten rok, żeby trochę urozmaicić i zrobić co innego. Na następny rok mam już plan, bo spodobało wam się to na kanale. Zrobimy serial. W sensie takim jak był Gier Mokrzyn 2 lata temu, czy już 3, już nie pamiętam, gdzie żeśmy zrobili, no wiecie, wtedy było bardzo, ale to bardzo dużo filmów. I żeby nie były takie same. O, jedzie Grzesiu, cały czat pozdrawia. Dzisiaj właśnie ma u siebie żniwa, także od rana przyleciał i na szybkości sprasował. Ale powracając, spodobało wam się, 1 100 000 wyświetleń w takim czasie, dziękuję serdecznie. Gdzieś tam na pewno wiele więcej pracy przy czymś takim, ale fajnie się to oglądało, wielu z was sobie tutaj potraktowało to naprawdę jak jakiś konkretny film na Netflixie. I myślę, że
możecie tu teraz fajnie popisać, bo później nie będzie znowu czasu, nie będzie gdzie was o to spytać. Jak wy to widzicie? Ja myślałem, że nagrać, nie wiem, jeden, dwa pojedyncze jakieś vlogi, takie konkretniejsze, jak akurat fajne zboże trafimy, czy coś w tym stylu. A resztę, wszystko to, co będę nagrywał, nagrywać do serialu. Wiecie, nie wiem, około 3 godzin materiału, bo w to by wchodziło oczywiście całe koszenie, szpicherek, a co tam jeszcze? Później całe zwijanie, prasowanie, zbieranie, do tego talerzówka, jakaś uprawa, to wiadomo, takie różne duperele, tak? Więc coś takiego myślę i no i na pewno, patrząc na to, ile ja teraz materiału natukłem, mam 200 parę giga, to jest bardzo dużo, no ale GoPro nagrywa tutaj mi w 2K, bo potrzebuję 120 fpsów po to, żeby było płynne. Na pewno możecie to płynność zauważyć. I tutaj pozdrowienia dla tego pana, co mi podrzuca belki, bo gdzieś tam mówię, a kurde, po co mi taka jakość, jak i tak tym nie renderuje. Ale faktycznie mega duża różnica podczas sklejania, bo jest fajny slow motion na tej GoPro, dzięki temu, że właśnie w 120 fpsach, wiecie, ścinam na 60 i mam pełne 60. A teraz, gdy miałem ustawione na 60 i gdzieś było lekko przyciemnione, cokolwiek, no to niestety, ale już był ten problem, że tych pełnych FPS-ów nie było widać. Pod takim względem, że po prostu gdzieś tam ścięło, to spadało do 40 i to już nie wyglądało ładnie, nie? A wiecie, jak spadnie do 100 czy do 90 nawet, przy 120, no to tego nie zauważycie, nie? Więc naprawdę mega fajnie to wyszło w tym roku. Miałem kupić drona, miałem kupić lunetę do aparatu. No i tak wszystko wyszło, że mało co nagrywałem i nie kupiłem, nie zrobiłem tego, na ten rok muszę to zrobić, bo nie potrafię nagrywać bez zooma dużego. Ja praktycznie każde ujęcie, które nagrywam, to na zoomie, bo mi się najbardziej podobają. W tym roku zaczęliśmy bawić się telefonami. To jak w moim telefonie zobaczyłem, że mam nagrywanie 8K i przy 4K rozpierdala jakość z mojego telefonu, mam Xiaomi 11 Pro, bo tam wielu ludzi pytało, co to za telefon, to powiem wam, że no niepojęte naprawdę, bo gdzieś tam go kupiłem, wiedziałem, że on tam ma tam naprawdę konkretne zasoby pamięci wszystkiego, no i że aparat ma konkrety, bo 128 megapikseli już robi fajną robotę, tak? No, ale dopiero gdzieś tam, jak powchodziłem sobie w ustawienia Pro, nie Pro, odpaliłem te 4K. No to będziecie mieli do jakiegoś chyba poprzedniego vloga dołączone mordeczki. Będziecie mieli dołączone ujęcie z telefonu i nie wiem, czy teraz właśnie nie dokupię sobie gimbala do telefonu i nie będziemy nagrywać często właśnie telefonem. Bo czasami gdzieś tam, wiecie, jadę, kurde, jakaś fajna akcja, ale kamery nie wziąłem, czy nie chce mi się latać z aparatem. A telefon jest, no jak sami dobrze wiecie, zawsze pod ręką, tak? Gimbal do telefonu też jest mały, w samochodzie sobie w półeczce może być. Także no szok, no technologia idzie do przodu, człowiek musi za nią nadążać, bo kiedyś, o, starzy widzowie pamiętają, jak to kurna dziad u mnie kiedyś fajnie było. Zaczynaliśmy od MP4 nagrywania, później gdzieś tam kamera od drona, która zamiast 4K miała 4 piksele i to tak powoli się rozwijało. Ale tutaj mówię, teraz niektórzy się zabijają o jakość, jak czasami patrzę, kanał 100 subskrypcji, jak uźwa sprzęt za 30-40 koła, i to mówię, i czasami są naprawdę zarąbiste filmy, a czasami po prostu ktoś ma sprzęt, ale nie ma tego drygu do nagrywania i tu nie wyświadcza to, że ktoś będzie miał, ma super sprzętu, na pewno będzie miał zajebisty kanał. Nie zawsze to jest. Więc mówię, można było mieć lujową jakość, ale jak ktoś fajnie nagrał materiał i ktoś fajnie skleił pod muzę, to coś pięknego. No teraz czasy się pozmieniały, bo mówię, ja zaczynając swoją przygodę, było 6-7 kanałów na YouTubie, które oglądałem, a teraz tych kanałów mamy no dużo, ciężko mi to nawet określić, ale tysiące kanałów rolniczych. Teraz każdy prześciguje się z
przyjętym tym wszystkim, każdy chce się pokazać, ale to jest fajne, naprawdę. To powinna być oddzielna rubryka w ogóle dla rolniczego YouTube'a, bo teraz jest tyle tego, że to jest po prostu niepojęte. O, łapię już. Także nic, tylko się cieszyć, bo człowiek czasami ma sobie fajnie podczas dożynek co pooglądać, bo zawsze sobie wspominamy, zawsze sobie oglądamy. Na pewno pakujcie się w kolejny ten, nie? Do połowy dojedziemy na pewno któregoś przejazdu. Właśnie, bo pewnie była się na filmiku, zobaczycie, że były mi nowinny koszuli, tu teraz winny, a no inflacja. Kto bogatemu, nie, kto biednemu zabroni żyć bogato, tak? Nie, tam ta koszula po prostu nie była aż tak przebiedna, jak myślałem i no trochę się uposłym. I tu mnie i no w brink to ścisnęło i się ciężko mi cokolwiek robiło. Taka trochę blokada, jakby na pompie był na pompowanym bicku, bym i no telefony tak musiał odbierać. Więc tak w tej koszuli tamtej po prostu miałem. Dobra, teraz już spokojnie można do tyłu rzucać. No wchodzi, jak mówię, są takie belki, dobrze się to układa. To można się bawić. Ja już teraz więcej poziomów nie kładę, żeby tutaj Adaś nie miał problemu z rzucaniem. I tak powinienem ułożyć tylko jeden poziom. Dobrze, ta przyczepa jest niska. Jedziesz następny, tamten pierwszy. Który? No pierwszy, tamten. Tak jak wtedy przyjechaliśmy. Także mówię, dobrze się to układa, więc możemy sobie pojechać. Mówię, przy poprzednich prasowaniach były takie belki, że nie robiliśmy półtora przejazdu. Wiadomo, no był lekko dłuższy, ale no nie ukrywajmy teraz, że to nie jest kurde jakieś pół kilometra dłużej, czy 100 metrów nawet, bo to jest ze 30 metrów, to może masz 10-15 belek, nawet nie, no co ja gadam. Jak masz do 10 belek, to jest duży maks, na dalszym kawałku, tak? Tutaj odbieraliśmy przy poprzedniej przyczepie. Przy poprzedniej przyczepie, bo nie chciało nam się wjeżdżać w kolejne, ale to zajęło nam nie dość, że więcej nerw, bo ja co chwilę musiałem przesiadać, bo to żeśmy manewrowali. A tak to naprawdę tutaj równo sobie jedziemy tempem, to i układający ma spoko, rzucający też, bo nie trzeba stawiać przyczepy w miejscu. I trzeba latać z tymi belkami, tylko się jedzie równym tempem i ogień na tłoki. Także no, czekam na wasze komentarze na pewno pod względem tego serialu. Jak tam u was dziwka, możecie się pochwalić, bo już wtedy na spokojnie będę w domku, obrabiał sobie te filmiki. Największa różnica będzie taka, że Adaś jutro jest niedziela, nie, przepraszam, dzisiaj jest piątek. W niedzielę ty masz snopki, tak. Czy w sobotę? Niedzielę. Niedzielę Adaś ma już snopki, a u mnie one będą, ale za tydzień chyba później. Bo jeszcze mam fajny filmik, fajne doświadczenie może u Krzysia. Muszę skleić tego vloga, bo dostałem już i mam też fajny materiał od chłopaków. Zmycia pługa i konserwacji. Może kogoś to zainteresuje. O Krzysiu często teraz te filmy naprawdę lubią pokazywać takie rzeczy i też się gdzieś nastawiałem, może nie na wyświetlenia w takich filmach, ale może to komuś coś się przyda, pokażę. Tak jak był ten film, mi się bardzo podobał pod względem tego, jak chłopaki robili tego TMR-a z wymianą noży, jak to wyglądało przed i po. I teraz też będzie właśnie z tym pługiem, więc akurat pod tym względem mega mi się to podoba. Okej. No, nie śmiałbym powiedzieć, że jakbym się postarał, to byśmy trzeci rządek zapakowali, to by był rekord. W takim bądź razie. Więc
fajnie, bo może być tak, że prawdopodobnie możemy, bo ten środkowy rządek jest jaki jest, jest trochę mokry, bo było trochę chwastów. Nie chcemy, żeby zgniło to na stodole. To prawdopodobnie będziemy go właśnie gdzieś oddzielnie wrzucać. Ale to jeżeli dobrze pójdzie, a to widzę, że dobrze idzie, to może być tak, że na kolejną przyczepę po prostu sobie jakiś tam poziom będę widział, na który to będę układał. Podjedziemy pod obornik. Oczywiście nie wrzucamy tego w obornik, tylko obok na pryzmę, żeby to sobie jeszcze doschło, tak? Jeśli tam, wiecie, łatwiej będzie odrzucić w razie tą słomę, niż później rozcinać belki na stodole, by to się nie zapaliło, bo wiadomo, jak to wszystko później zaczyna działać. Mój Jezu, bidny Adoś musi się nawrzucać dzisiaj. No nie powiem, ale... Zawsze wrzucaliśmy po 9 przyczep, ale lekkich. Teraz 3 przyczepy ciężkich i powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, jak to określić, jak jest lepiej, bo ja sam sobie teraz zrzucałem te belki im na stodołę i powiem wam, że no kurde, no były ciężkie, nie mam co ukrywać. I tak się, kurde, zastanawiamy, co jest lepsze. Chyba krócej, a ciężej. Też mi się tak wydaje, bo my nigdy do południa nie będziemy mieli słomy zwiezionej, kurwa, zaczynając o takiej później tak też godzinie. To by o 16 No, o dzisiaj to będą dożyłki jak talar. Ale jeszcze mówię, skosimy koło domu. Trudno, wpada nam, to wpada jutro, bo nie wiadomo, czy przyjedzie prasować. Więc nie ukrywajmy, ale słomie to tam wyschnie. Jak słowa będzie na polu, nic jej się tam nie stanie. On później i tak musimy zgrabić, przerzucić, więc... Lecimy trochę z tym poziomem, żeby się tu nie zawalić. Okej. O, będzie długi vlogas. Naprawdę nie pomyślałbym. Zawsze robiłem z kilku przyczep, a dzisiaj zrobię z jednej przyczepy jednego vloga, praktycznie można powiedzieć. Ale super, super. Jeszcze niech. Niech normalnie się uda wykościć to koło domku bez żadnej awarii. To normalnie dzisiaj Masej będzie pił, kurwa, szampana, nie? Albo przynajmniej jakiegoś żuberka. Kurde, tu już nie chce mi się schodzić teraz tej końcówki tu wykładać. Zrobiłem już tak po prostu, żeby była, żebym miał tu schodki. I tyle. O, jakby gdzieś, jakby to był farmik, to Adaś przy każdym, czekaj, przy każdym wbijaniu belki by wiedział, ile ona ma litrów. To by my wiedzieli, bo to by był mój chyba rekord układania pod względem tego, ile... To są te nowe 500. To nie jak poprzednie 300 w formingu. W tamtym roku były 250. O. Tak nie 200. Ale bym przerobił to graficznie, jakby był fajnie. No, ty! Weź, bo mi zaraz rzucą, żeby w następnym sezonie zrobić, jakbym miał drona, nie? To bym takie coś zrobił. Więc wszystko przed nami. Farming in real life. O Jezu. In real life. Kurde, zastanawiam się, dorzucać jeszcze jedną na ten szczyt, czy nie. Wiecie, ona przytrzyma je, nie?
Jocie Krynca. To je masny mister Adamo 15. Let's playowy głos w internetach. Znana 60 wszystkim. Daj Boże mordeczko, żebyś ty się nie zachwacił o sznuróweczkę. Zrobię tak cały pokaz, ale nie chcę mi się zatrzymywać pojazdu zbierającego. Patrzymy widłem, zahaczył. By mi się wrzucił, bym sobie chłopak tu chwilę poleżał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, okej. Okay. Nie muszą być tamte na górze. Najwyżej je zdejmę. Piękna połać, co? Fajnie to wygląda. Także naprawdę do tego pana zapraszam. Każda łapka w górę to plus kilogram mniej do każdej wrzucanej belki kolejnej. A później Adaś Top Donatora sobie tutaj na cyckach napiszę w baseniku z piłeczkami. O, Top Donator. O, ciupa, piłuj manio. O, kurwa. Ale wyjdu. Co, jeszcze jeden? Dobra, stój! Nie dość, że ja sobie jeszcze wiadomo, zobaczcie ile belek tutaj odchodzi na te schodki, które ja sobie robię. A tu patrzcie. Szok, niedowierzanie. Rekord właśnie w Solcu został pobity, już tu zapraszamy Gajnes, które przyjechało, pieczątkę przyjebało. Wspaniała robota. Miniaturka będzie robiona. Kurde, automacik leci sobie pięknie. Nie trzeba noga se trudni bez gazu. O, szum się odszykuje się na żniwa. Nie ma sensu, bym się zatrzymywał. Albo grubo, albo wcale. O. Na spokojnie, wiecie, wracamy sobie trójeczką. Nie ma sensu, nie ma sensu zapierdalać. Bo wiadomo, te drogi są jakie są. A z jednej strony sobie odpoczniemy akurat, bo od razu idziemy zwalać bez odpoczynku, więc... Jak tam sytuacja na froncie wygląda? Dobrze, to na pewno nikt nie jedzie. Nigdzie nie mija, nigdzie nie... Powiem ci, że nawet tym lepiej idzie dostosować takie sobie na spokojnie gaz, tak delikatne ruchy, no. Czekaj, burtę mam otwartą lewą, ok. Trzymamy się prawej. Chciało mi się już na te dwie przyczepy Leona przestawiać. Teraz najgorsze co może być, ale za rok postaram się już o wspomaganie, bo te obciążniki w kołach są nerwiające trochę. Jak się jedzie cały czas, się cofa. Powoli, ale się cofa. To jest spok. Chyba to będzie trochę bardziej w tamtą, nie? Ale i tak dobrze, nie, nie ma tragedii.
dentysta. Czekaj, trochę się wyprostuję, bo już nie mogę. Tam wiecie, przodem fajnie. Dobra, fajne landito. Nie wiem, wezmę sobie może tamte rękawiczki na. O, prawda, to nie na wodę. Laster to się zawinie. Wspaniale, lecimy rozładowywać. Na spokojnie. W miarę z Adasiem się wymieniamy kamerami. W sensie nagrywaniem, żeby nie było tego samego. Więc spoczko. Teraz pierwszą sobie układam, żeby zobaczyć wielkość belek tego wszystkiego. A już następne sobie będę nagrywał, bo to jest dopiero właśnie ta pierwsza, którą u Adasia mogliście widzieć. Bardzo serdecznie zapraszam do niego na kanał, na vlogasy. O, teraz jak słońce świeci, to od razu człowiek mokry cały. Jak ten strój taki do belek mam dzisiaj, jaki mam. Staram się jak najdalej im tam rzucić, żeby ona, ale przynajmniej dzisiaj góra nie powinna być nagrzana tak bardzo jak zawsze. No są fajnie zbite. Patrząc na poprzedni rok, to śmiało można powiedzieć, że trzy takie jak w tamtym roku, to jedna ta większa tutaj. Naprawdę dobrze mi się stąpało, nie było gdzieś tam, żeby wpaść. O, proszę bardzo. O, dzięki temu, że ta belka tam stoi, to mi się... Ach, chciałem fajnie sobie to rzucać. Przyczepki, jak widzicie, nie przysypaliśmy, bo wczoraj po nocy też nie chcieliśmy, żeby jakaś tam jeszcze niepotrzebna wilgoć to weszła. Dzisiaj teraz właśnie słoneczko, to sobie przesypiemy. Gdzieś tam nawet jak teraz będziemy zrzucać belki, to tata jak przyjedzie, to będzie mógł przepiąć, przyczepę sobie podnieść i niech sobie to spokojnie leci. Też inaczej może tych belek mniej widać, bo jakby nie patrzeć, jest otworzona burta. A nie zawsze z otwartą burtą żeśmy to ogarniali. Ale jeszcze... Och, kupę lat teraz nie pamiętam. Na pewno nie ostatnie 3 lata albo 4. Nie było tak, żebyśmy tak fajnie rano mieli sprasowane i o takich godzinach włożone, gdzie przy okazji naprawdę ta pierwsza przyczepa w ogóle słońca nie było. Mówię, może się wydawać, że tych belek mało, ale mówię, to całkiem inaczej wtedy było, bo cały śnieg poszedł, a te belki były praktycznie niezbite, dlatego też. No w tamtym roku niestety ten, który nam prasował ostatnie 2 lata, w tamtym roku nie mógł, bo miał żniwa swoje, więc nie musieliśmy wziąć kogo innego, ale całe szczęście dzisiaj się wyrobił i mówię, jest widać różnicę i to bardzo. Przecież my nigdy nie zebraliśmy kuźwa, półtora my ledwo zbieraliśmy, a my tu ponad 2 pokosy wzięli, a belka była za belką praktycznie, bo gdyby to były te małe ciutki, to tu byłaby belka co pół metra.
A tu i tak belka była co? 1,5 metra gdzieś. Nie ma co narzekać. Ważne, suchą zbieramy. O Jezus. Kuniec. Kuniec mamy, kuniec. Dwie belki idą na obornik. Idę wysprzątać przyczepę i sąsiadowi trzeba oddać na grywo. A propos świn, których pytaliście, ile trzymamy, ile to teraz jest. Aktualnie jest teraz 6 macior, 10 tuczników i 12 prosiaków. Ale to wiecie, to się bardzo często zmienia. Bardzo często zmienia, bo no prosiaki chwila moment do sprzedaży, czy tuczniki, wiecie. To niestety muszę kawałek po tym pojechać. Było blisko. No i dzisiaj teraz jeszcze się bierzemy, ale już idę się ogarnąć. Jadę do miasta po rzeczy na dożynki i imprezujemy w tym czasie. Jeszcze wyciągniemy kombajn na szybkości, to się obmuci. I dziękuję, dobranoc. Mamy koniec. Można tak powiedzieć śmiało. O, tu jak ta słoma w tą gnojowicę pójdzie, to... Dobra, tak szczerze. Ciągnik może chyba stać tu na razie. Bo nie wiem... Czy od razu zaprowadzimy, czy ją tu odczepimy i najpierw to zetniemy. Żeby już był po prostu spokój. Gdzieś tam radia sobie w międzyczasie słuchaliśmy, to... W radiu nawet gadali, że... Miałeś czas słuchać radia? Co? Dobrze, a jak zwalałem? Ja nie wiem, dobrze. To powiedzieli, że taki front idzie, taka chmura opadów, że czasami przez miesiąc tyle nie popada, co w najbliższych dwóch dniach, więc... Pogadać to jedno, to... Ale no, to mało kiedy zawsze tak było gadane, bo... Wiesz, najbardziej tyczy moim zdaniem to, że lokalnie może być wszystko, to jest pewne. No bo ciekawe, czy całą Polskę sięgnie to, czy nie. Nie wierzę w to, że przez całą Polskę przejdzie taki front, że... O, choć ostatnio mieliśmy taki front, który szedł przez całą Polskę. Myślę, że bardziej popada niż... Tak jak to mówią. Tak, tak, lokalnie, tu nie straszą... Nie, lokalnie coś porobi. Nie straszą tym, że tu ma być nie wiadomo jaka burza, zawierucha i w ogóle, nie, tylko to, że... Ma nie być, tylko że to ma po prostu mega zlać. O Jezus Maria. Już mi się nie chce, nie mam tam noża jakiegoś? Nie, bo później widziałeś co jest na rozrzutniku. Hejda. Coś narobił, Bigo. Trzymaj, to się jeszcze może przydać. O, w tej całej szczęście tylko jedna jest, dobra. Bo zmęczeni jesteśmy, co okropnie. Powiem wam, czasami po 6 przeciowoziliśmy i tak żeśmy się nie zmęczyli, no te dały tak do wiwatu. Masakra, było kilka belek tak ciężkich, tak trochę mokrych, można tak powiedzieć, bo na dołku, że masakra. Trochę mokre siano. No. Troszkę też ważyło, ale no rekord, na 3 przyczepy zabraliśmy wszystko, to jest niepojęte. O kurwa, leje się szampan. Mam, smakuje. Gratuluję ci jutrzejszego mycia. Smakuje całkiem inaczej. Kurwa, no. Wspaniałe. Musi, bo każdy po kolei. Jakbyśmy na początku tak zrobił przed wyjazdem, to on by dwójką jeździł. Dobre. Ładnie to zrobić, naprawdę.